Witam w kolejnym filmie poświęconym Presonus Studio One 5. W tej części zajmiemy się korzystaniem z systemu MIDI, czyli rejestracją i edycją komunikatów kontrolnych oraz korzystaniem z instrumentów wirtualnych. Aby nagrywać komunikaty MIDI, musimy mieć w preferencjach Studio One dodany kontroler MIDI, to jest klawiaturę sterującą i od tego zaczniemy. Urządzenia MIDI dodajemy w menu Studio One Preferencje w zakładce Urządzenia zdalne. Widzimy, że w tej chwili nie mamy żadnych urządzeń. Klikamy Dodaj. Jeżeli urządzenie, które dodajemy, znajduje się na liście, możemy wybrać je z odpowiedniego folderu producenta. Albo jeżeli nie znajduje się na liście, możemy wybrać rodzaj. Klawiatura sterująca, nowy instrument czy nowy kontroler DAW. W zależności od tego, jakiego rodzaju urządzenie MIDI chcemy dodać, my w tym filmie będziemy posługiwać się klawiaturą sterującą do wprowadzania nut MIDI, dlatego zaznaczymy nowa klawiatura, wpiszemy producenta oraz nazwę urządzenia. Tutaj nie jest tak naprawdę istotne, co wpiszemy z punktu widzenia działania tego urządzenia, to jest tylko to, co się będzie wyświetlało na liście dla naszej orientacji. Jeżeli nasze urządzenie funkcjonuje na wielu kanałach MIDI, to możemy zaznaczyć, na których kanałach funkcjonuje lub zaznaczyć wszystkie. Następnie należy wybrać, z jakiego źródła odbierane będą komunikaty MIDI, czyli z naszej podłączonej przez USB klawiatury Arturia Keystep 32. Filtry należy odznaczyć, ponieważ jeżeli zaznaczymy je, to te komunikaty zostaną odfiltrowane i nie będą wchodziły do Studio One. Nigdzie nie wysyłamy, ponieważ będziemy z tego urządzenia wyłącznie odbierać nuty. Wysyłka służy do kontroli zewnętrznych instrumentów sprzętowych. Zaznaczamy podział na kanały MIDI, jeżeli nasz kontroler wysyła na więcej niż jednym kanale i chcemy mieć możliwość wyboru tego kanału na poszczególnych ścieżkach. Domyślne wejście instrumentów sprawia, że każdy dodany instrument wirtualny w Studio One będzie kontrolowany automatycznie tą klawiaturą. MPE to Multi-Point Expression i dotyczy zaawansowanych kontrolerów MIDI. Klikamy OK i klawiatura została dodana. Dodajmy teraz ścieżkę instrumentu wirtualnego. Klikamy plus. Typ ścieżki instrument, a w ustawieniach możemy wybrać wyjście, czyli co na tej ścieżce wydaje dźwięk, czyli jaki instrument wirtualny, nowy lub istniejący w danej sesji, w tej chwili jeszcze tu żadnego nie ma, a wejście oznacza, jaka klawiaturka będzie źródłem komunikatów MIDI, czyli co będzie kontrolować ten instrument. W tym przypadku nasza klawiatura Keystep na kanale pierwszym. Natomiast jest dużo prostszy sposób na dodawanie instrumentów wirtualnych, dlatego nie dodamy go w ten sposób. Klikamy przeglądarkę, w zakładce Instrumenty możemy wybrać dowolny instrument wirtualny w formacie VST albo Audio Unit, który mamy zainstalowany w naszym systemie. W zakładce Presonus mamy pokładowe instrumenty Studio One. Wybierzemy sobie Sampler Presence, wciągniemy go i od razu tworzona jest ścieżka instrumentu wirtualnego z załadowaną tą wtyczką. Interfejs pokazujemy klikając na ikonę klawiatury. Teraz z presetów wybierzemy sobie Presence Studio Grand, samplowany fortepian. W inspektorze widnieje wyjście tej ścieżki, czyli Sampler Presence, ponieważ on wydaje dźwięk na tej ścieżce, oraz wejścia komunikatów MIDI. Możemy zatem zagrać na naszej klawiaturce Keystep. Jeżeli nie mamy sprzętowej klawiatury MIDI, możemy użyć klawiatury komputera do wprowadzania nut. Naciskamy na klawiaturze Caps Lock, pojawia się QWERTY Keyboard, i możemy teraz wybrać ten kontroler MIDI jako wejście sterujące tej ścieżki i użyć klawiatury komputera do grania. Jeżeli wejdziemy teraz do preferencji, zobaczymy, że w zakładce urządzeń zdalnych pojawiła się QWERTY Keyboard. Możemy tu na przykład zaznaczyć, aby to ona była domyślnym wejściem nowo dodawanych instrumentów. Włączmy teraz nagrywanie i zarejestrujmy kilka nut. Widzimy, że w przeciwieństwie do ścieżki audio nie został zarejestrowany dźwięk, ponieważ nie widzimy fali waveformu. Dwukrotne kliknięcie przenosi nas do edytora pianolowego, czyli do tak zwanego pianorola, gdzie widzimy poszczególne nuty MIDI, które będzie odgrywał nasz instrument wirtualny.
tym edytorze możemy dowolnie zmieniać pozycję, wysokość nuty oraz czas jej trwania. Do edycji przejdziemy za chwilę. Możemy teraz zmienić preset barwy w prezencie. Studio One odegra nam te nuty nową barwą. Wybierzmy sobie na przykład jakieś smyczki z kategorii Artist Instruments Strings. Wybierzmy Full Legato Strings i odtwórzmy naszą partię. Nagrajmy sobie teraz MIDI w pętli do podkładu perkusyjnego. Zmienimy tempo na 90 bpm. Zaznaczymy wszystkie regiony. Skrót klawiszowy Shift-P ustawia linijkę zapętlenia tak, aby obejmowała te regiony, a ukośnik aktywuje zapętlenie. Widzimy to jako niebieską linijkę. Z kategorii Bass wybierzemy sobie elektryczną gitarę basową, Contemporary Bass, Bass Finger Full. Znacznik odtwarzania ustawiony jest na początku sesji. Aktywujemy naliczanie o długości jednego taktu i otwieramy panel nagrywania. Mamy nagrywanie ujęć, czyli tak jak w przypadku audio zarejestrowane będą poszczególne ujęcia, kiedy zagramy wiele pętli. Możemy teraz dokonać wyboru jednego z dwóch zarejestrowanych ujęć. Działa to tak samo jak w przypadku rejestracji na ścieżkach audio, co zostało omówione w filmie dotyczącym rejestracji dźwięku. Drugim trybem nagrywania w pętli, dostępnym tylko dla MIDI, jest nagrywanie miksu. W tym przypadku w kolejnych pętlach nuty już zarejestrowane będą odtwarzane, a nowo zagrane dopisywane do nich. W edytorze widzimy, że są one wszystkie częścią jednej partii. Pozwala nam to na nagrywanie bardziej skomplikowanych partii na kilka podejść, na przykład fortepianie lewej i prawej ręki oddzielnie. Kwantyzacja MIDI to wyrównywanie rytmiki nut do siatki. Możemy tego dokonać już na etapie rejestracji, włączając tryb kwantyzacji wejścia, tu lub tu. Aktualnie wybraną wartością rytmiczną siatki jest siatka szesnastkowa. Za chwilę nauczymy się to zmieniać. Widzimy, że nuty automatycznie zostały wyrównane do siatki szesnastek. Nagrajmy teraz bez kwantyzacji, a skwantyzujmy później. Widzimy, że rytmika tej partii pozostawia trochę do życzenia. Możemy wybrać sobie wartość, do której będą dociągane nuty, na przykład do najbliższej ósemki, widzimy, że zmieniła się gęstość siatki, lub do najbliższej szesnastki. Bardziej zaawansowane opcje dostępne są w menu kwantyzacji tutaj. Kwantyzacja zachodzi dla wybranych nut. Zaznaczmy wszystkie Ctrl A na Windowsie lub Command A na Macu. Następnie klikamy Zastosuj lub klawisz skrótu Q. Widzimy, że nuty zostały wyrównane do siatki.
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dla zaznaczonych nut możemy wybrać różne funkcje muzyczne. Na przykład możemy anulować kwantyzację, czyli przywrócić timing, nawet jeżeli kwantyzacja została dokonana na etapie rejestracji nut. Jest to także klawisz skrótu Shift-Q, czyli Q kwantyzujemy, a Shift-Q przywracamy timing. Kwantyzacja początków nut idealnie do siatki może odebrać charakter zagranej partii. Dlatego możemy ustawić siłę kwantyzacji początków nut tutaj. Na przykład nuty zostaną dociągnięte tylko w 50% z miejsca, gdzie faktycznie zostały zagrane, do pozycji siatki. Pozwala to na podrównanie partii, natomiast z zachowaniem pewnego charakteru. Można także skwantyzować końce nut. Jest to użyteczne w przypadku akordów, kiedy chcemy, aby klawisze były równo puszczone. Tak jak wspominałem wcześniej, edytor pozwala nam na zmianę wysokości nut, pozycji, a także czasu trwania, łapiąc za granicę nut. Jeżeli wyłączymy przyciąganie do siatki, możemy to robić swobodnie. Włączmy teraz edycję z równaniem do siatki i dodajmy kilka nut dwukrotnie klikając. W ten sposób możemy tworzyć partie MIDI bez grania ich z ręki. Studio One może nam pomóc trzymać się danej tonacji. Możemy wybrać nutę bazową, skali i jej rodzaj. Po aktywacji tej funkcji nuty należące do danej skali będą podświetlane na niebiesko oraz automatycznie dociągane do właściwych wysokości. Odsłuchajmy zatem partię po edycji. Przyjrzyjmy się teraz niektórym opcjom w menu funkcji muzycznych. Możemy tu na przykład transponować całą partię o zadaną ilość półtonów lub całe oktawy. Możemy także zhumanizować daną partię, żeby ją trochę uczłowieczyć, dodając jej losowości w dynamice czy w timingu. Skwantyzujmy ją ponownie, zaznaczając wszystko i naciskając klawisz skrótu Q. Widzimy tu także opcję kwantyzacji o 50% pod klawiszem skrótu Alt-Q. Możemy także wpływać na czas trwania nut, rozciągać je lub na przykład podzielić je według siatki. Widok edytora Piano Roll może być także zsynchronizowany z widokiem aranżacji. Klikając tutaj, powiększenie oraz pozycja w oknie aranżacji będzie tożsama z pozycją w edytorze. Jest to wygodne na przykład w przypadku, kiedy chcemy edytować MIDI w kontekście nagranego audio, na przykład przy drum replacingu. Wybierzmy teraz inny instrument dla ścieżki. Wystarczy, że wciągniemy z przeglądarki, damy zastąp i na tej ścieżce pojawia się syntezator MyTai. Wybierzemy sobie jakąś barwę lidową i zajmiemy się kontrolerami odstrojenia i modulacji. Poza rejestracją nut z klawiatury sterującej, rejestrowane są także zmiany pozycji joysticków lub kółek Bend i Mod, czyli kontrolerów odstrojenia oraz modulacji barwy dźwięku. Maksymalna wartość odstrojenia wprowadzana jest w półtonach tutaj. Zmiana barwy dźwięku wprowadzana kółkiem Mod zależy od konkretnego presetu, zwykle jest to vibrato albo na przykład kontrola otwarcia filtru. Zarejestrujmy teraz partię z użyciem kółek.
W dolnej części edytora dostępna jest edycja dynamiki nut, czyli siły uderzenia w poszczególne klawisze, obrazowana jako wysokości słupków. Jeżeli ten widok nie jest otwarty, otwiera się go tutaj. W innych zakładkach dostępne są pozostałe kontrolery, w naszym przypadku pitch bend i modulacja, czyli wychylenie naszych kółek. Krzywe zmiany kontrolerów możemy oczywiście edytować, klikając dodajemy węzły. Zaznaczone węzły możemy kasować naciskając na klawiaturze Delete. Możemy sobie rozciągnąć widok. Zauważmy, że kontroler pitch bendu centruje wokół wartości 0 na środku, czyli brak odstrojenia. Teraz mamy odstrojenia w górę, a teraz w dół od nuty zagranej faktycznie na klawiaturze. A teraz wychylenie kółka modulacji wprowadzającego wibrato. Widzieliśmy ruchy kółek w interfejsie instrumentu. Krzywe przebiegu kontrolerów możemy także rysować z użyciem narzędzi rysowania, np. swobodnie wolną ręką lub różnego rodzaju przebiegi okresowe, piła, prostokąt, trójkąt. Nową funkcją w Studio One 5 jest edytor nutowy. Otwórzmy najpierw Piano Roll. Tutaj ciekawostka, możemy go odpiąć od panelu tą strzałką. Pozostaje on odpięty także po zamknięciu i ponownym otwarciu. Możemy wtedy przenieść go na przykład na drugi monitor lub po prostu mieć większy widok. Przypinamy go z powrotem klikając strzałkę. Poza widokiem klawiatury, w którym pracowaliśmy dotychczas, dostępny jest także edytor bębnów, który omówimy w innym filmie. Oraz właśnie edytor nutowy. Partia została skomponowana w c-moll, więc widzimy sporo bemoli. Jeżeli teraz zmienimy tonację dla tej sesji na c-moll, pojawią się one jako znaki przykluczowe, a nie przy nutach. Zapis nutowy możemy edytować, wstawiając nuty o żądanych wartościach lub na przykład pauzy. Możemy także w zapisie wstawiać znaki artykulacyjne, na przykład crescendo lub legato. Nie mają one jednak wpływu na odtwarzany dźwięk, ale są przydatne, ponieważ ten zapis możemy wydrukować. Tu widzimy, jak będzie to wyglądało w druku. Widzimy autora, którego będziemy mogli zmienić za chwilę, natomiast klikając ponownie na ikonę drukarki, przechodzimy do faktycznego wydruku. Tytuł jest zgodny z nazwą sesji, natomiast autor jest autorem wprowadzonym w metadanych danej sesji, które możemy zmienić w preferencjach, konfiguracja utworu, informacje.